Śpiewali, tańczyli i wykonywali gimnastykę artystyczną. Pierwszy casting 11 edycji Co za talent już za nami. Na scenie swoje umiejętności zaprezentowało 12 utalentowanych osób. Wystąpiły one przed jury w składzie: Milena Majewska, redaktor naczelna Rekord Grupy Mediowej, Julia Ziętek, muzyk, pedagog, trener wokalny oraz prezes Radomskiej Szkoły Rocka i Bartosz Bator, instruktor akrobatyki. Jak na razie jestem mile zaskoczona. Czekamy i będziemy obserwować, co dalej. Jak zwykle poziom jest wysoki, co jest bardzo dla nas trudne, bo potem będziemy w półfinale mieli przerąbane. Póki co bardzo się cieszymy, że ludzie przyszli, casting trwa. Na tych rzeczach, na których się znam, poziom jest wysoki, fajnie. Dużo osób do tej pory właśnie było z mojej dziedziny i z innych również występy mi się podobały. Na pierwszym castingu Co za talent pojawiły się zarówno osoby debiutujące w konkursie, jak i te, które już wcześniej brały w nim udział, szlifując swój talent z każdą edycją. To pokazuje, że dla wielu uczestników Co za talent to nie tylko szansa na sceniczne doświadczenie, ale również okazja do rozwoju i doskonalenia swoich umiejętności artystycznych. Jak wspominasz w ogóle te poprzednie dwa razy w Co za talent? Jak było? Bo wystąpiłaś również w finale. Szczerze, bardzo dobrze, bardzo świetnie mi się śpiewało. Zauważyłam właśnie, że z roku na rok jest coraz mniej stresu, że jak na przykład pierwszy raz przeszłam, to bardzo się stresowałam, cała się trzęsłam, a teraz to im dłużej tu stoję, to jestem. Przed nami jeszcze jeden casting. Odbędzie się on we wtorek 15 października w godzinach od 14 do 18 w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu. Warunek jest jeden. Uczestnicy muszą mieć mniej niż 21 lat. Mogą śpiewać, tańczyć, żonglować, czarować, uprawiać akrobatykę. Czyli tak naprawdę co tylko chcą. Pokazać swój talent. Formularz zgłoszeniowy znajdziecie na portalu cozadzień.pl lub na miejscu w dniu castingu.